Hej, cześć, witajcie, jestem Kazucha i witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak klonować przedmioty i dodawać sobie szylingi. Od razu mówię, że wszystko, co Wam tu pokazuję, ja robiłam na własną odpowiedzialność. Wy też robicie to wszystko na własną odpowiedzialność. Da się dostać za to bana i są na to duże szanse. Nie ponoszę za to odpowiedzialności, więc wszystko, co robicie, robicie na własną rękę. Więc potrzebujemy przeglądarki, nieistotne jaka to jest przeglądarka, ja robiłam to na Operze, tutaj pokażę Wam to na tej przeglądarce, bo tutaj akurat nie mam żadnych stron otwartych, potrzebujemy tej stronki, pewnie będzie link w opisie. Pobieracie sobie na swoją wersję Windowsa ten program. Ogólnie ten też powinien działać, ale ja osobiście używam tego, więc jakby były jakieś problemy, no to pobierzcie po prostu ten, a nie ten. Na tym też to robiłam, ale dawno temu, więc nie wiem, jak to teraz jest. I potrzebujemy tego, więc sobie to tam pobieramy. Ja tego nie będę pobierać, bo już to mam. Warto wiedzieć, gdzie wasze SSO jest pobrane. Ja mam to na dysku C akurat. Tam musicie zobaczyć, w jakiej lokalizacji macie to po prostu zapisane. Prawdopodobnie u was też to jest na C, chyba że coś zmienialiście. Musimy sobie wejść w ten program. Poczekajcie, aż on się odpali. Jezu, przynajmniej czemu on jest w jasnej... Aha, bo ja zmieniłam sobie jasność komputer, nieistotne. Nieważne, czy on jest jasny, czy ciemny, nie jesteśmy rasistami. Klikamy sobie, klikamy uruchom program. Mamy coś takiego, tutaj przeglądaj, musimy sobie znaleźć, gdzie jest nasze SSO, ja już to mam od razu tutaj. Klikamy sobie Start Stable Online, otwórz, ok, czekam, aż się odpali. Od razu mówię, że robię to na pobocznym koncie, więc jeżeli przyjdzie Wam do głowy zgłaszać mnie na głównym, to jesteście po prostu idiotami. A więc tak, jesteśmy już na naszym koncie. Polecam to robić na medalach z mistrzostw, aczkolwiek ja na tym koncie niestety nie mam tutaj żadnych medali. Pokażę Wam to na fajerwerkach. Pamiętajcie, że każde przedmioty mają jakiś swój limit. Możecie mieć maksymalnie tam 100 czegoś, tam 50 czegoś, to zależy od rzeczy, bo na przykład na niektóre rzeczy z archeologii można mieć zestakowanych maks 50 rzeczy. Jeżeli będziecie chcieli dać tam więcej, no to może Wam wywalić grę. Teraz przechodzimy do czarnej magii. Ogólnie nie jest to wcale najłatwiejsze. Znaczy, wiecie, jak już cheatujecie i macie o tym jakieś pojęcie, no to z palcem w nosie, ale dla osób, które nigdy nie miały z tym styczności. Pojawia Wam się coś takiego. Boże, czarna magia, co ja mam z tym zrobić? Klikacie sobie tutaj, wybieracie sobie SSO, otwieracie. Weźcie sobie te... O właśnie, warto sobie przytrzymać shift i wyjąć jakby tam z 2-3 fajerwerki. No i mamy tutaj 19 fajerwerek. Wpisujemy sobie tutaj, boże, 19. No i mamy tyle wyników, Jezus Maria, które to nasze fajerwerki. Teraz bierzemy, mamy 18 fajerwerek. No i tak musimy zrobić parę razy po prostu, aż będziemy mieli tych wyników tam powiedzmy z 3. No i tutaj jest już 22, więc to jest kolosalna różnica. Mamy 17. Zmieniamy na 17. I teraz uwaga. Czekajcie, weźmiemy sobie to tutaj. A nie, poczekajcie, bo ja tu nie widzę. Kurczę. To tu. O tak, zrobimy, dobra. Żebyście widzieli, o co mi chodzi. Mamy 17. Robimy cyk. To się pozmieniało na 16. 16 to jest... Czyli któryś z tych to jest nasze... Jeszcze raz to zrobimy. Któryś z tych to jest wartość, która przechowuje nasze fajerwerki. Bierzemy next. Cyk. No i ogólnie w tym przypadku są dwie, ale to nieistotne. Jakby czasem zdarza się tak, że są po prostu po dwie podpisane. No i co dalej? Co my mamy zrobić? O co chodzi? Gdzie są moje szylingi i tak dalej? Mamy 15 fajerwerek. Właśnie tak jak mówiłam, warto jest mieć wyjętą jedną fajerwerkę i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Bierzecie sobie, zmieniacie to powiedzmy na, nie wiem, 70. Okej, to nie było to. To zmieniamy sobie na 70. Wow, Boże, mam 70 fajerwerek. Teraz na pewno ich użyję albo je sprzedam. Nie, nie możecie zabrać z tego ani jednej fajerwerki i w sumie mogę Wam nawet pokazać, co się dzieje. Jeżeli my chcemy zabrać jedną fajerwerkę, stąd patrzcie, co się dzieje. Była gra i nie ma gry. Więc nie robimy tak i zaraz Wam pokażę, co zrobić, żeby tak się nie działo. Okej, a więc mamy z powrotem. Musimy sobie znowu znaleźć to.
I od razu mówię, że na początek najlepiej jest robić to na przedmiotach, które macie na przykład, nie wiem, z 10, co nie, albo tam z 5 chociażby. Dopiero potem, jak już ogarniecie to, to da się to robić na minimalnie dwóch przedmiotach. Ale polecam na początku testować sobie to na właśnie przedmiotach, których macie więcej. Jest łatwiej i nie trzeba wcale jakoś mega kombinować. No i zmieniamy sobie z powrotem na 70. Tak? No i mamy 70. No i chcemy coś z tym zrobić, nie chcemy, żeby nam wywaliło gry. Po to właśnie zabieraliśmy jedną z tych fajerwerek, żebyśmy mogli teraz zrobić tak i gry nie wywala. I możemy teraz sobie wyjmować są fajerwerki i możemy je teraz sprzedać. Zobaczcie, możemy sobie wziąć tak, cyk, i to kosztuje 335, sprzedajemy, mamy kasę. Działa to również na żetony takie, jak macie na przykład Halloween i macie te jesienne żetony, potrzebujecie tam powiedzmy 100 żetonów na jakieś tam ubrania, żeby cały zestaw mieć, nie ma problemu, klonujecie sobie żetony, dodajecie jeden żeton, który mieliście wyjęty i możecie te żetony wydawać do woli. Macie kaskę, możecie sobie kupić, nie wiem co możemy sobie kupić, możemy sobie kupić normalnie za tą kaskę na przykład taki płaszczyk, prawda? Można normalnie to wydać, ta kasa nam ubywa, mamy normalnie ten płaszczyk w inwentarzu, możemy sobie go nałożyć i możemy tak robić w nieskończoność. Mamy tutaj, zobaczcie, mamy 7 fajerwerek. Aha, teraz to trzeba od nowa zrobić. Nie zmieniajcie też miejsca, jak macie to tutaj i potem przełożycie to tu, to może to tam, może wam tego nie wczytać i tak dalej, więc jakby nie zmieniajcie miejsca, jak macie te fajerwerki w jednym miejscu, to miejcie w jednym miejscu. Mamy 80, pięknie, dokładamy tutaj i możemy sobie to tutaj wyjąć, sprzedać. Czekajcie. Warto też nie sprzedać wszystkiego, tylko mieć właśnie parę na zapas, sprzedajemy sobie resztę. Proszę bardzo, jest kasa, można ją znowu ponownie wydać. I tak samo możemy tych fajerwerek użyć, normalnie możemy je wystrzelić i tak dalej, więc jeżeli potrzebujecie shellingów i potrzebujecie, nie wiem, przedmiotów, czy chociażby jedzenia dla konia, działa to na te wszystkie rzeczy. Program, tak jak niektórzy widzą, daje również speedhacka i ten speedhack nie daje wam za dużo, bo on nie przyspiesza tylko waszej postaci, a całą grę. Czyli analogicznie, jak weźmiecie sobie speedę 2, to nie dość, że wasza postać będzie miała speedę 2, ale i też czas wyścigu będzie miał speedę 2, czyli tak właściwie nic się nie zmieni. To nie jest tak, że nagle będziecie jeździć wyścigi dwa razy szybciej, bo czas też będzie dwa razy szybciej uciekał. Po drugie, nawet jeżeli byście chcieli, to już zostało naprawione. SSO wreszcie wzięło się za anti-cheat jakiegokolwiek. Obstawiam, że dałoby się to obejść łatwo, ale powiedzmy, że chcemy tego użyć, bierzemy sobie tutaj, nie wiem, 3, czy tam 4. No i zobaczysz, tutaj wszystko jest szybciej, nasz koń się szybciej porusza. Jak stoimy, to nic się nie dzieje, tak, a jednak się dzieje, no cóż. Na głównym kącie miałam tak, że jak stałam, to się nic nie działo, ale jak tylko zrobiłam krok, to mnie z gry wyrzucało, więc nie działa to niestety. Przypomnę tylko, że robicie to na własną rękę, ja nie dokładam do tego żadnej cegiełki, nie namawiam, po prostu wam pokazuję, że takie coś jest i można coś takiego robić, wszystko na własną rękę, nie ponoszę odpowiedzialności i tak dalej, wypieram się wszystkiego. Chciałam was jeszcze tego szybko na koniec zaprosić na mój serwer Discord, na którym być może pojawi się więcej takich poradników. No i chciałam tam zbudować jakąś fajną społeczność graczy, więc jeżeli szukacie takiego Discorda, no to zapraszam jak najbardziej. Nie będę już tutaj promować Instagrama i TikToka, bo chyba każdy go zna. Jak coś, to będzie w opisie i dziękuję ślicznie za oglądanie i do następnego.